Oczywiście, dopóki był podwładnym, to naprawdę wykonywał dobrze polecane zadania. Wykonał mi naprawdę, mnie i Polsce, dużo dobrych rzeczy. I dlatego też, tylko że kiedy się usamodzielnił, kiedy zaczął się usamodzielniać, no zaczął popełniać swoje błędy. Bo on jest dobry jako wykonawca, nie nadaje się na pierwszą osobę, dlatego że nie zna życia, nie zna praktyki. On jest teoretyk, a teoretycznie nie zawsze jest to, co praktyka wymaga.